Ballerina Farm to konto na TikToku prowadzone przez Hannę Newman, 34-letnią balerinę, która porzuciła karierę na rzecz prowadzenia gospodarstwa domowego oraz wychowywania 8 dzieci wraz ze swoim mężem Danielem. Na kanale pokazuje, jak robi domowe masło, chleb, czy też jak spędzają rodzinnie czas zajmując się zwierzętami. Kontrowersja pojawiła się podczas gdy magazyn The Times opublikował wywiad z Hanną, w którym przyznała się, że nie tak wyobrażała sobie swoje życie. Wiele osób zarzuca Danielowi, jej mężowi, manipulacje oraz zmuszanie kobiety do tradycyjnego stylu życia. Daniel pochodzi z rodziny Mormonów i jest synem Davida Newmana, właściciela wielu linii lotniczych, co oznacza, że Daniel i jego rodzina są milionerami. Dziś chciałabym porozmawiać o całej kontrowersji o stylu życia Ballerina Farm, ale głównie o tym artykule. Ponieważ ja sama, gdy natknęłam się na TikToki, na rolki na Instagramie, na różne informacje na ten temat, widziałam tylko, jak ludzie mówią, jak bardzo szokujący jest artykuł w The Times. Nikt go nie czytał, wszyscy wybierali tylko niektóre właśnie fragmenty z niego, a mi wydaje się, żeby tutaj zrobić fajny materiał, powinniśmy sobie razem przeczytać. Bo ważne jest, by zobaczyć całość, a nie tylko rzeczy wyrwane z kontekstu. Więc tak dzisiaj zrobimy, przeczytamy sobie ten artykuł, wyciągniemy sami wnioski, zaproszę Was jak zwykle do rozmowy, do dyskusji w komentarzach i porozmawiamy sobie o tym, czy Hanna faktycznie jest zmanipulowana, czy faktycznie powinna wszystko rzucić, zostawić farmę, zostawić rodzinę i powrócić do pierwotnego marzenia bycia baleriną, czy tak naprawdę ludzie po prostu robią tutaj aferę z niczego i kobieta jest szczęśliwa. Więc zacznijmy od tego, że przeczytam Wam ten artykuł, abyśmy znali całą historię i zobaczyli, dlaczego wzbudził on tak dużo mieszanych emocji. Poznajcie królową tradycyjnych żon i jej 8 dzieci. Hanna Newman, znana ze swojego konta jako Ballerina Farm, do jej krowy, rodzi bez środków przeciwbólowych i karmi piersią na konkursach piękności. Czy jest to nowy model kobiecości? Czy też cios młotem dla feminizmu? Hanna Newman była w ciąży ze swoim 8 dzieckiem i miała 2 dla siebie ważne terminy. Pierwszym było oczywiście narodziny dziecka. Drugi termin, niecałe 2 tygodnie później, dotyczył konkursu piękności. Newman została koronowana na Mrs. American w sierpniu 2023 roku. Została więc zaproszona z powrotem do Las Vegas, aby wziąć udział w Miss Świata. Paradując po scenie w stroju kąpielowych, wysokich szpilkach, ramionach do tyłu i biodrach, cała opalona na tryskowo. 12 dni po porodzie. Wiedziałam, że to nadejdzie, mówi 34-letnia Hanna, siedząc w swojej kuchni na wsi w stanie Utah, a dwójka jej dzieci dosłownie kołysze się na jej długich, złotych włosach. A więc się przygotowałam. W czasie ciąży trzeba było brutalnej siły, odwagi, aby upewnić się, że w końcu będzie wyglądać się tak idealnie. Utrzymywała formę, podnosiła ciężary, zanim obudziły się jej dzieci. Chodziła na kąpiele lodowe, zanurzała się w rowach irygacyjnych na farmie. Przyjmowała też suplementy żelaza, aby przyspieszyć gojenie po porodzie. 2 stycznia tego roku urodziła się Flora w sypialni na piętrze, bez środków przeciwbólowych. Dziecko na jedno pchnięcie, powiedziała Hanna na Instagramie. W pierwszych dniach leżała cicho, nie wychodziła z domu. 5 dnia, jak mówi, spojrzałam na Daniela, swojego męża, i powiedziałam: nie wiem, czy będę w stanie się ruszyć, nie mogę iść, to naprawdę bardzo trudne, krwawiłam i byłam spuchnięta. 7 dnia wstała z łóżka, wykonując ćwiczenia na drążku w łazience. Kiedyś była baletnicą, trenowała w Juilliard School w Nowym Jorku. 9 dnia przymierzała stroje, zapinając się w skórzane spodnie i obcisłą białą suknię balową. Dzień 10. Opalenizna natryskowa. Dzień 11. 2-godzinny lot z noworodkiem do Las Vegas, a za nią jej mąż i 7 dzieci oraz inni członkowie rodziny. 12 dnia była już na scenie. Na szczęście, jak mówi, przestała już krwawić. Dostała się do 2 rundy konkursu. Jej liczba obserwujących w mediach społecznościowych eksplodowała. Ballerina Farm ma 10 milionów obserwujących na Instagramie, 7,5 miliona na TikToku i 1,5 miliona na YouTubie. Ludzie wpadli w szał. Czy był to ostateczny akt upodmiotowania Newmana robiącej to, co chciała? Czy też ostateczna demonstracja opresji? Jej delikatne ciało otoczone kolczastymi cekinami. Newman, czy jej się to podobało, czy nie, została ogłoszona przywódczynią nowej i kontrowersyjnej grupy internetowej tradycyjnych żon.
przez cały ten wir pozostała, przynajmniej publicznie, niezłomna. Nigdy się nie tłumaczyła, nigdy się nie skarżyła, a milczenie to zinterpretowała jako bunt. Przez cały ten wir pozostała, przynajmniej publicznie, niezłomna. Nigdy się nie tłumaczyła, nigdy nie skarżyła, a jej milczenie było interpretowane jako bunt. Ale czy na pewno? No cóż, przeleciałam całą Amerykę i przejechałam przez góry wiejskiego stanu Utah, żeby ją o to zapytać. Nilmanowie i ich dzieci, 12-letni Henry, 10-letni Charles, 9-letni George, 7-letnia Frances, 5-letnia Lois, 3-letnia Marta, 2-letnia Mabel i mała Flora, mieszkają na 328-hektarowej farmie na obrzeżach małego miasteczka Camas. Witaj w środku, mówi 35-letni Daniel, otwierając drzwi z dzieckiem w ramionach. Jest częścią rodzinnej marki, stoi w drzwiach ubrany w dżinsy oraz ma kwadratową szczękę. Hanna będzie za minutkę, mówi Daniel, wchodząc do kuchni. To fotogeniczny chaos. Zabytkowe, drewniane blaty. Widzimy też patelnię, lekruset i niedopasowaną ceramikę. Jest też Aga, kuchenka zainstalowana przez jedynego człowieka na zachodzie, który wie jak to robić. Przy drzwiach naliczyłam 28 par butów. Jak miło cię poznać, mówi Hanna zbliżająca się. Drobna, blond królowa piękności z mokrymi włosami i zarumienionymi policzkami. Niemożliwie ładna. Zabiera dziecko od męża. Jeszcze przed jej historią o konkursie piękności tuż po ciąży była jedną z najpopularniejszych influencerek w Ameryce, znaną w internecie z przedstawienia swej dzikiej, ziemskiej egzystencji rodziny. Wśród jej zwolenników znalazły się takie aktorki jak Jennifer Garner i Hilary Duff. Pobożna mormonka, która wychowała się w mormońskiej rodzinie, piecze idealnie nacinane bochenki na zakwasie, doi krowy prosto do filiżanki kawy i rodzi przy świecach, bez żadnych środków przeciwbólowych. Żyjąc tutaj, trudno jest wyobrazić sobie te wszystkie miliony oczu, które na nas patrzą. Czuję, że robimy coś, czego chce Bóg, mówi Hanna. Jesteśmy trochę na Jego zlecenie, dodaje Daniel. Jesteśmy trochę na Jego zlecenie, powtarza kobieta. Jak reaguje na burzę w mediach społecznościowych? Jedna z nich odbyła się po tym, jak powiedziała na innym konkursie, że czuje się najbardziej silna po urodzeniu dziecka. Były też inne, kiedy zachęcała do stosowania naturalnych środków leczniczych zamiast tradycyjnej medycyny, a jeszcze inne, gdy powiedziała, że Daniel kopnął koguta po tym, jak zaatakował jedno z ich dzieci. Daniel jest w tym taki dobry, mówi spoglądając na męża. Mówi, że nie możesz opierać się na tym, co ludzie mówią, ani na tytułach, które ludzie ci nadają. Musisz po prostu żyć swoim życiem i odciąć się od tego, bo jeśli nie, to wszystko ci dopadnie. Nie ma to na nią żadnego wpływu, to znaczy, że tak jest. W końcu słyszymy, że nie jest to takie zabawne jak... Nagle zatrzymuje się, patrząc na Daniela, który stoi za nią. Jak myślisz, co nas najbardziej denerwuje? Z jakiegoś powodu jestem po prostu odrętwiały, mówi. Tradycyjne żony to fenomen internetowy. Kobiety, które odrzuciły nowoczesne role płciowe na rzecz bardziej tradycyjnej egzystencji żony, matki i gospodyni domowej. Promują takie życie w internecie. Ich styl życia jest często, choć nie zawsze, związany z chrześcijaństwem. Filmują siebie, jak gotują od zera. Takie rzeczy jak guma do rzucia z syropu kukurydzianego, gofry z zakwasu. Ich twarze lśnią w promieniach słońca, ich głosy są miękkie i zdyszane, a ich dzieci mają wolny wybieg. Aby wyjaśnić tradycje żon i ich popularność, musimy cofnąć się o jakieś 15 lat, kiedy wybuchła czwarta fala feminizmu. Była to era szefowej, kiedy kobietom mówiono, że mają być odważniejsze w miejscu pracy, bardziej się pochylać, rozbijać szklane sufity. Kobietą z plakatu ruchu w tamtym czasie była szefowa Facebooka, Sheryl Sandberg. Ale z biegiem lat kobiety zdały sobie sprawę, że sprzedano im kłamstwo. Ten indywidualistyczny feminizm niczego nie rozwiąże, chyba że jest się milionerem. Dla normalnych, pracujących matek era dziewczyna szefowa nie osiągnęła praktycznie nic. Po latach milczenia rozpoczęła się również bardzo publiczna czystka. Kobiety mówiły o tym, jak otępiające jest odstawianie od piersi, o izolacji spowodowanej urlopem macierzyńskim, wyzwaniach codziennego życia z irracjonalnymi maluchami. Paradoksalnie utrudniało to kobietom szczere mówienie o jakichkolwiek radościach macierzyństwa. Ci, którzy odnieśli sukces, byli postrzegani jako zadufani w sobie lub sabotażyści. I tak w reakcji zarówno na szefowe, jak i na wyczerpane matki pojawiła się grupa kobiet, która zdawała się tym nie przejmować. Opowiadały o życiu, gdzie odrzucały pogoń za pieniędzmi, władzą i sukcesem. Porównywały domowe życie oraz macierzyństwo do niemal boskiego stanu.
Do akcji wkraczają tradycyjne żony. Jedną z najbardziej wpływowych żon tradycjonalistów jest Nara Smith, 22-letnia mormońska modelka. Posiada 4 miliony obserwujących na Instagramie. Mówi głosem tak cichym, że brzmi jakby została poddana praniu mózgu przez jakąś sektę i ciągle jest w ciąży i wysyła coś sfermentowanego przez muślin. Kolejną kobietą jest Estee Williams, która posiada 120 tysięcy obserwujących na Instagramie. Dbaj o swoją urodę, mówi. Ty i twój mąż odniesiecie na tym korzyść. Wiele kobiet, które znam, które mają i chcą mieć życie, które wyglądają zupełnie inaczej, jest uzależnionych od oglądania tego wszystkiego, chociaż innym serwuje to algorytm. To tak jakby przygotowywał nas do uległości. Niektórzy postrzegają to jako rodzaj ekscytującej ucieczki od ich prawdziwego życia, inni po prostu uważają to za kojące. Są jeszcze osoby, które nadal używają tego jako swego rodzaju przynęty na wściekłość, czerpiąc przyjemność z irytacji w tym wszystkim. Tradycyjne żony są postrzegane jako kontrkultura przeciwko zgniliźnie niskiej liczby urodzeń, mówi Leslie Root, behawiorysta z Uniwersytetu w Colorado. To nie jest odosobnienie, to jest część szerszego niepokoju politycznego, który, jak się obawiam, może ostatecznie skończyć się próbami ograniczenia życia kobiet. Hannah jest najbardziej znaną żoną trad, czyli tradycyjną żoną, mimo że nigdy nie przywiązywała się do tego ruchu, ani nawet nie używała takiej nazwy. Jak się z tym czuje? Byliśmy już razem, robiliśmy to, co robiliśmy, odpowiada Daniel. A potem pojawia się tradycyjna żona. Nic na to nie poradzimy, tacy właśnie jesteśmy. Jeśli jesteśmy tradycyjnym tatą, tradycyjną żoną, niech tak będzie. Hannah Nilman jest jednak innego zdania. Nieskończenie się z tym identyfikuje, mówi, ponieważ jesteśmy tradycjonalistami w tym sensie. Jesteśmy mężczyzną i kobietą, mamy dzieci, ale czuję, że torujemy wiele ścieżek, które wcześniej nie zostały wybrukowane. To jest największy paradoks. Sprzedając życie matki pozostającej w domu, Nilman i innych tradycyjne żony stworzyły dobrze płatne miejsca pracy. Płaci się im za odgrywanie fantazji. Więc jeśli chodzi o to, że mam etykietkę tradycyjnej kobiety, kontynuuje ostrożnie, nie wiem, czy się w sumie z tym identyfikuje. Czy mąż jest tutaj głową rodziny? Nie, odpowiada Daniel. Jesteśmy współdyrektorami generalnymi. Tak, mówi Nilman. Jesteśmy. Czy Hannah jest feministką? Czuję się, jakbym była kobietą, przerywa. Jest tak wiele różnych sposobów, w jakie możesz przyjąć to słowo. Nie wiem już nawet, co to znaczy feminizm. Czuję się absolutnie tak, jakbym została upolityczniona przez innych ludzi. Tak bardzo staramy się być neutralni i być sobą, a ludzie przyklejają etykietkę do wszystkiego. To jest po prostu nasze życie. Po tej części wywiadu wychodzimy na zewnątrz i wsiadamy do ciężarówki. Daniel prowadzi, ja siedzę z przodu, Hannah i małe dzieci z tyłu. Pozostałe dzieci uczą się w domu w stodole, gdzie uczą się mormońsko-chrześcijańskiego programu nauczania prowadzonego przez kobietę mieszkającą przy tej samej ulicy. Powiedziano mi, że będę mogła porozmawiać z Hanną w cztery oczy późnym popołudniem. Mijamy rodzinny minibus, 15-osobowy. Czy celem jest jego wypełnienie? Pewnego dnia tak, mówi Daniel. Starzejemy się i jesteśmy wyczerpani, mówi Nilman. A mała Flora jest przypięta do piersi. Ale zobaczymy, mówi Hannah, brzmiąc coraz pewniej. W internecie Nilmanowie sprzedają pudełka z mięsem swoich kur oraz świń, a także markowe zakwasy, sól kamienną, miedziane miarki i świece z wosku pszczelego. Mają 3 pełnoetatowych pracowników w gospodarstwie, 30 w magazynie, ponad 10 w biurze i dyrektora kreatywnego, który zarządza wizualizacjami strony internetowej. Przejeżdżamy obok krów mlecznych, spoglądając na dolinę rzeki i suche góry w oddali. Czy to było czymś, czego zawsze chciała? Pytam, kiedy mam chwilę sam na czas, podczas gdy Daniel sprawdza, co się dzieje ze zwierzętami. Nie, odpowiada Hannah. To znaczy, byłam jakby... Nagle przerywa. Moim celem był Nowy Jork. Opuściłam dom w wieku 17 lat i byłam tak podekscytowana, że tam dotrę. Po prostu kochałam tę energię. Miałam być baletnicą. Byłam bardzo dobrą baletnicą. Znowu się zatrzymuje. Wiedziałam jednak, że kiedy zacznę mieć dzieci, moje życie zacznie wyglądać inaczej.
Hannah była 8 z 9 dzieci mormońskich rodziców urodzonych w Springfield, niedaleko Salt Lake City. Rodzina prowadziła kwiaciarnię, a dzieci uczyły się w domu. Hannah skłaniała się ku baletowi. W wieku 14 lat poszła do szkoły letniej w Juilliard, skąd wróciła na studia licencjackie, za które zapłaciła, biorąc udział w konkursach stypendialnych. Konkursach piękności, które również oferują zwycięzcom stypendia akademickie, a czasem nawet pieniądze. Daniel również dorastał w mormońskiej rodzinie. Również jest jednym z 9 dzieci. Jest synem Davida Neilmana, miliardera i założyciela wielu komercyjnych linii lotniczych, w tym JetBlue. Wychował się w zamożnej rodzinie na przedmieściach. Czy to było to, czego zawsze chciał? Pytam go, kiedy wraca. Tak, mówi. Spodziewałam się, że Hannah będzie bardziej czuła się w domu z dziećmi, ale powiedziała, obserwowałam, jak moi rodzice pracują razem, więc cokolwiek robimy, musimy robić to razem. Daniel miał 23 lata, a Hannah była od niego prawie 2 lata młodsza, kiedy zostali sobie przedstawieni przez wspólnego przyjaciela na meczu koszykówki w koledżu. Zobaczyłem ją i byłem gotowy, pobierzemy się. Ale nie poszła ze mną na randkę przez 6 miesięcy. Pewnego dnia Hannah wspomniała Danielowi, że czeka ją 5-godzinny lot z Salt Lake City do Nowego Jorku, z powrotem do Juilliard. Nie zdawała sobie sprawy, że jego tata jest właścicielem linii lotniczej, więc Daniel powiedział wtedy, będę w tym samym samolocie. Pamiętam, jak się zameldowałam, a on powiedział, masz 5A i 5B. Pomyślałam, nie ma mowy, to szaleństwo. I tak zaczęła się ich pierwsza randka. Wtedy myślałam, że powinniśmy spotykać się przez jakiś rok przed ślubem, żebym mogła skończyć szkołę. Na co mówi Daniel, to się nie uda, musimy się teraz pobrać. Po miesiącu byli już zaręczeni. 2 miesiące później wzięli ślub i przeprowadzili się do mieszkania, które Daniel wynajmował w Upper West Side. 3 miesiące później Hannah zaszła w ciążę, będąc pierwszą studentką Juilliard, która spodziewała się dziecka. Daniel dostał pracę jako dyrektor firmy ochrony swego ojca, przenosząc się z ich młodą rodziną do Rio de Janeiro w Brazylii, gdzie wkrótce Hannah urodziła 3 dzieci poniżej 4 roku życia. Na początku nadal tańczyła zawodowo. Rodzina ostatecznie osiedliła się w Utah. Nasze pierwsze lata małżeństwa były naprawdę trudne. Wiele poświęciliśmy, mówi. Ale mieliśmy wizję, ten sen. I nagle przerywa jej Daniel. Nadal to mamy. Jakiego rodzaju poświęcenia? Pyta ją. No cóż, zrezygnowałam z tańca, co było trudne. Rezygnujesz też z części siebie. A Daniel porzucił swoje ambicje zawodowe. Patrzę na to wszystko i nie do końca się zgadzam. Daniel chciał tak żyć. Tak jak na Dzikim Zachodzie, więc tak też zrobili. To on chciał uprawiać ziemię, więc to robią. Randki raz w tygodniu, więc tak też chodzą. W te wieczory mają opiekunkę do dzieci. Nie chciał żadnych niań w domu, więc ich nie ma. Jedyna przestrzeń przeznaczona na własność Hanny to mała stodoła, którą chciała przekształcić w studio baletowe, ale stała się szkółką dla dzieci. Daniel chce mnie zabrać do nowych budynków gospodarstwa mlecznego, podczas gdy Hannah wraca do domu, aby przygotować obiad dla dzieciaków. Zatrzymujemy się przy rowie irygacyjnym. Spoglądam na zegarek, czując się nieswojo. Chcę porozmawiać z Hanną. Jeszcze tylko jeden przystanek, mówi Daniel. Dzwoni do niego Hannah. W porządku, mówi do niej. Po prostu jedziemy w twoją stronę. Dodaje, wyjeżdżając w przeciwnym kierunku na pola, żeby pokazać mi kolejny rów. W końcu wracamy do kuchni, gdzie siedzimy przy stole w otoczeniu ciągle zmieniającej się liczby dzieci. Jeden stuka otwieraczem do puszek obok mojego magnetofonu, drugi wyciąga z kuchenki całego pieczonego kurczaka, 3 kolejne gromadzą się wokół niego z widelcami, jedząc go z patelni, inne dziecko rozlewa wiadro mleka na podłogę. Mamy 30 minut na rozmowę, zanim Hannah będzie musiała zabrać niektóre z nich na lekcje baletu. Zauważyłam, że nie ma telewizora. Oglądamy różne rzeczy na komputerze, mówi jedna z jej córek. Filmy na YouTubie? Nie, coś w stylu Domku na Prerii. A co z iPadami? Nie, mówi inna mała dziewczynka. Z wyjątkiem tego, że możemy grać w Ringa Ringa Rosie, skakać na skakance i grać w lacrosse i to wszystko. A co z telefonami? Pytam. Nie, odpowiada 8-letni George, jeden ze starszych dzieci. Czasami, jeśli jedziemy z naszymi kuzynami i gramy na telefonie, to jesteśmy wtedy od nich uzależnieni. Mają sprzątaczkę, ale nie mają opieki nad dziećmi. Hannah robi wszystkie zakupy spożywcze. Dzieci ciągną je za sobą. Gotuje też od podstaw. Nie robi żadnych gotowych posiłków.
Pomimo bardziej tradycyjnych aspektów ich związku, Daniel jest bardzo praktycznym ojcem. Zabiera dzieci na farmę i robi pranie. Wydaje się, że dzieci również całkiem dobrze opiekują się sobą nawzajem. Jest ich tak wiele, że wydają się stać niemal samowystarczalną jednostką. Mimo to, jak mówi Daniel, Hannah czasami tak się rozchorowywuje z wyczerpania, że nie może wstać z łóżka przez tydzień. W sypialni urodziły się jej dzieci, z wyjątkiem Henry'ego i Marty, którzy urodzili się w szpitalu. I ten fakt nie umknął niektórym zwolennikom Hany. Po tym wszystkim pomyślałam, że jestem gotowa wrócić do domu, powiedziała. Po prostu uwielbiam rodzić w domu. Jest tak cicho. Również rodziła bez środków przeciwbólowych. Żadnych? Żadnych. Dlaczego? Nie wiem, po prostu nigdy nie lubiłam tego brać. Nagle zatrzymuje się i mówi, z wyjątkiem Marty. To były już 2 tygodnie po terminie. Ona ważyła już tyle, ile miała ważyć, a Daniela nie było ze mną. I nagle jej głos staje się cichszy. Daniel jest obecnie poza pokojem i odbiera telefon. Dostałam wtedy znieczulenie. I to było niesamowite doświadczenie. A gdzie był Daniel tego dnia? To był dzień wysyłki, skrzynek z mięsem, a on obsługiwał całą załogę. Ale znieczulenie chyba pomogło, prawda? Hannah robi pauzę i uśmiecha się. To było naprawdę świetne. Chciałam zapytać ją o antykoncepcję, ale jesteśmy otoczeni przez tak dużą gromadkę jej dzieci, a Daniel jest też obok w pokoju. Czy ty... Zatrzymuje się i wpatruje się w nią nieruchomo. Czy planujesz zachodzić jeszcze w ciążę? Nie, odpowiada Daniel. Kiedy on mówi nie, odpowiada łagodnie Hannah. Jest to dla mnie w dużej mierze kwestia modlitwy. Boże, czy to już czas, aby sprowadzić na ziemię jeszcze jedno dziecko? I wtedy słyszę głos nie. Ale z jakiegoś powodu jest dokładnie 9 miesięcy po urodzeniu dziecka. Nielmenowie mocno trzymają się mormońskich wierzeń, o których wspominają znacznie częściej osobiście niż w internecie. Kościół mormoński kładzie nacisk na związki heteroseksualne i czystość seksualną. Sprzeciwia się aborcji na życzenie, dopuszczając wyjątki tylko wtedy, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu lub kazirodztwa, lub gdy istnieje zagrożenie życia matki lub płodu. Czy Hannah zgadza się ze stanowiskiem w sprawie aborcji? Kościół jest o wiele bardziej pobłażliwy niż wiele stanów w Ameryce, mówi Daniel. Kościół jest przeciwny. Zamierzam dokonać aborcji, ponieważ nie jestem szczęśliwa, że jestem w ciąży. Widzimy radość w posiadaniu dzieci i świętość życia, mówi Hannah. Oczywiście, kontynuuje. I prawdopodobnie dlatego Kościół nie pozwala na stosunki seksualne przed ślubem, bo jeśli nie, no to możesz mieć dziecko, którego będziesz żałować i nagle dokonasz aborcji, a to nie jest dobre. I czy w takim razie byłoby to uznane za grzech? Tak, odpowiada Daniel. Potrzebujesz Jezusa, dodaje Hannah. Mamo, mamo, mama, mama, krzyczy mała dziewczynka. Chcę iść na balet. Wydaje mi się, że nie mogę uzyskać odpowiedzi od Hanny, bez ciągłego poprawiania, przerywania lub odpowiadania za nią przez jej męża albo dziecko. Zazwyczaj toczę bitwę ze stalowymi, hollywoodzkimi publicystami. Dziś walczę z armią maluchów. Dlaczego? Pytam przed wyjściem. Te konkursy między porodami. Cóż, moja siostra zadzwoniła do mnie i powiedziała, zróbmy to razem. Tylko po to, aby... Wskazuje na otaczające ją dzieci. A suknie z cekinami? Cóż, kiedyś leżały w szafie w jej sypialni, ale z powodu na wszystkie jej rzeczy, a także Daniela, Henry'ego, Charlesa, George'a, Frances, Lois, Marty, Mabel i Flory, szafka była tak pełna, że nie było już na niej miejsca. Daniel umieścił więc wszystkie kreacje w garażu. Przeczytaliśmy artykuł i jestem ciekawa, co myślicie. Z samego artykułu, ponieważ po nim internet absolutnie eksplodował. Ilości filmików, TikToków nagranych przez internautów, w których po prostu błagają Hannę o to, aby żyła własnym życiem, aby nie dała się manipulować. Daniel jest tutaj tą złą postacią w całej tej historii. Jestem ciekawa, czy też to tak widzicie. Faktycznie artykuł został napisany tak, no bo nie wiemy, jaka była prawda, nie mamy tych prawdziwych nagrań, Chociaż ja słyszałam kawałek, jeżeli to jest prawda i zweryfikuję tutaj, to zaraz wam wstawię, gdzie ona mówiła o tym byciu baleriną i to było faktycznie podobno, może nie faktycznie, podobno właśnie nagranie tego wywiadu, bo wiadomo, że z pliku audio bardziej możemy wywnioskować, czy dana osoba jest smutna, czy czuje się jakaś stłumiona niż z tego, co czytamy, jeżeli chodzi o artykuł. Ponieważ ten artykuł napisany przez Megan Agnew faktycznie ma taki wydźwięk, że Hannah po prostu
zostawiła swoje ogromne marzenia, karierę, która mogła być naprawdę niesamowicie owocna dla niej, na rzecz bycia żoną w rodzinie wielodzietnej. Nie dziwię się, że ludzie uważają, że kobieta zmieniła życie diametralnie ze względu na swojego partnera, ponieważ od samego początku, samo to, że nie chciała z mężem, wtedy jeszcze z obcym mężczyzną, spotkać się na randkę przez 6 miesięcy, a kiedy udało mu się już ją wybłagać na dane spotkanie, no to bardzo szybko, nie chcę powiedzieć, że zmusił, bo nie wiemy, jak to wyglądało, ale udało mu się po prostu ją jakoś tak przekonać, że trzeba wziąć szybko ślub, ponieważ obydwoje są też z rodziny mormońskiej, to zajść w ciążę, no naturalna siła rzeczy, bez antykoncepcji, chrześcijański styl życia, zachodziła ona w ciążę, no bardzo regularnie i faktycznie smutno słucha się tego, że kobieta miała ogromne marzenia, że była w bardzo znanej, dobrej szkole dla baletnic, no i pojawiają się nagrania, gdzie ona jest właśnie baletnicą, gdzie pięknie występuje, że widać, że to kocha, no i po prostu zawrzało w internecie, że nie ma ona nawet własnego studia do baletu na farmie. A to wszystko dlatego, że Daniel jest milionerem, miliarderem można nawet powiedzieć, mieszkają na ogromnej farmie i nie mają miejsca, aby wybudować jej jedną salę, bo sala, która miała być przeznaczona dla niej, jest teraz szkółką dla dzieci. No trudno uwierzyć, żeby nie było tam miejsca na takie pomieszczenie, dlatego też ludzie uważają, że Daniel odciął ją kompletnie od jej marzeń i wszystkiego. Kobieta nadal tańczy na swoich TikTokach, jej dzieci też uczęszczają na lekcje, jak mogliśmy usłyszeć w tym artykule, ale sama dalej no, nie rozwija swojej kariery. Co prawda bierze udział w tych konkursach piękności, co też jest bardzo kontrowersyjne, że kobieta wystąpiła i wygrała 12 dni po urodzeniu dziecka i też mówi o tym w taki sposób smutny, a przynajmniej tak można wywnioskować z tekstu. Jestem ciekawa, jak wy odbieracie ten artykuł, no bo w internecie został odebrany źle. I do tego wszystkiego dochodzą też TikToki. Jest TikTok z urodzin Hany, gdzie otwiera ona prezent od swojego męża. Podczas gdy otwiera paczuszkę, mówi z dwa razy, że ma nadzieję, że są to bilety do Grecji, że on tak bardzo chce pojechać, polecieć do Grecji. Jej mąż jest synem właściciela linii lotniczych, miliardera, spokojnie mógłby zabrać ją na rok do tej Grecji. No i ona jest taka podekscytowana, otwiera paczuszkę, a w niej znajduje się fartuszek do zbierania jajek. Podczas otwierania tej paczki, kiedy widzi, że nie są to bilety, tylko właśnie coś na drutach, mówi, o, może to jest kapelusz, który będę mogła założyć podczas wakacji w Grecji. No i wiele osób zaczęło bombardować Hanę, Daniela i ich wszystkie platformy, mówiąc, zabierz ją na wakacje, zabierz ją do Grecji. Masz tyle pieniędzy, tyle możliwości, a dajesz jej fartuszek. I ja powiem wam, że to, że ktoś ma dużo kasy, nie oznacza, że musi dawać niesamowicie luksusowe prezenty, ponieważ według mnie ważniejszy jest zamysł prezentu. Nawet jeżeli robiony jest własnoręcznie, to jest dużo bardziej wartościowe niż dostanie nowego auta. Wiadomo, super jest dostać nowe auto na urodziny, ale jeżeli jest to prezent taki, mam kasę, masz, no to wolałabym ja osobiście dostać coś od serca. I może dla niej faktycznie ten fartuszek jest czymś takim, co ona chciała i fajnym i w ogóle, ale wiele osób dostrzega w tym filmiku jej po prostu rozczarowanie, że ona bardzo chciała pojechać na te wakacje. Where's it from? I don't know, the boys took it off. I took it off. It's from Ukraine. So, plane tickets? Ooh, a hat I can wear in Greece. It's not a hat. It's not. Oh, my AK friend! He did it. Great, I didn't gather eggs. So cute. Yeah, it's really cute. It's a cute one. Yeah, it's the best. You're welcome. Thanks, honey. Not for a long time. To jest rodzina, która prowadzi gospodarstwo domowe. Prawdopodobnie bardzo trudno byłoby pojechać na wakacje, ale mają też bardzo dużo osób, które pracują na tej farmie. Kobieta zarabia też z tych TikToków. Jest też grupa osób, która uważa, że to wszystko zostało tak pokazane i ten fartuszek i tak dalej, aby było o nich jeszcze głośniej. No bo dzięki temu naprawdę ogromne miliony ludzi, łącznie ze mną, usłyszało o Hanie, o tej farmie. Ludzie kupują paczki, aby zobaczyć, jakie są ich produkty. No na pewno pomogło
im to, jeżeli chodzi o biznes. Nie to, że potrzebują, biorąc pod uwagę status finansowy jej męża, ale na pewno to gdzieś pomogło. No i wiele osób cały czas pojawiają się komentarze, zabierz ją do Grecji, no co jest? I łącznie z tym artykułem po prostu wylała się lawina hejtu, że mężczyzna stłamsił kobietę, że jest zmęczona. Zresztą komentarz w artykule, że Hanna potrafi być tak wyczerpana macierzyństwem, prowadzeniem gospodarstwa, robieniem wszystkiego po prostu od zera, no bo nie oszukujmy się, ale ja oglądałam jej tutorial, jak zrobić ten chleb na zakwasie i to trwało 2 dni. Naprawdę. A do tego jeszcze ten starter, to trwa kolejne 2 tygodnie, jeżeli go nie macie, więc to jest masa roboty. Cała grupka dzieci, gospodarstwo. Kobieta jest wyczerpana, nie może podnieść się z łóżka przez tydzień, ale jej mąż nie zgadza się na niańki, nie zgadza się na inną pomoc i nie zabiera żony na wymarzone wakacje. Hanna na to wszystko odpowiedziała, poczekała, oczywiście w internecie to wszystko bulgotało przez dobre parę tygodni i wstawiła TikToka, tłumacząc, jak to wygląda z jej perspektywy. A couple of weeks ago, we had a reporter come into our home to learn more about our family and business. We thought the interview went really well, very similar to the dozens of interviews we had done in recent memory. We were taken back, however, when we saw the printed article, which shocked us and shocked the world by being an attack on our family and my marriage, portraying me as oppressed, with my husband being the culprit. This couldn't be further from the truth. Nothing we said in the interview implied this conclusion, which leads me to believe the angle taken was predetermined. For Daniel and I, our priority in life is God and family. Everything else comes second. The greatest day of my life was when Daniel and I were married 13 years ago. Together, we have built a business from scratch. We've brought 8 children into this world and have prioritized our marriage all along the way. We are co-parents, co-CEOs, co-diaper changers, kitchen cleaners, and decision makers. We are one. And I love him more today than I did 13 years ago. We have many dreams still to accomplish. We aren't done having babies. We are excited for our new farm store to open, and I can't wait to see what the future holds for the rest of it. But for now, I'm doing what I love most, being a mother, wife, a businesswoman, a farmer, a lover of Jesus, and making meals from scratch. Ludzie jednak nie są do końca przekonani, ale ja zauważyłam, że teraz z perspektywy czasu, bo to wszystko było bardzo burzliwe parę tygodni temu, teraz troszeczkę ucichło, ludzie zaczynają zauważać, że może Hanna lubi swoje życie, że nie wygląda na niezadowoloną, że tak kocha balet i tak miała inne plany, ale kocha swoje dzieci, jest z rodziny, która jest tradycyjna, mormońska. Obydwoje są z rodzin wielodzietnych, z rodzin, gdzie właśnie te role są tradycyjne. Mężczyzna jest ojcem pracującym, kobieta zajmuje się dziećmi i domem. Więc ja jestem ciekawa, jak wy to wszystko widzicie. Czy według was jest to kobieta nieszczęśliwa, która po prostu zakłada maskę codziennie, udając, że to życie jest idealne? Czy może faktycznie jest zadowolona z decyzji, jakie podjęła? Ja widziałam, że ludzie też manipulują całą sytuacją. Bardzo często mówią, że och, bo starszy mężczyzna poznał młodszą kobietę. Różnica w wieku pomiędzy daną parą to 2 lata. To są tylko 2 lata, to jest absolutnie nic. Nie można tu powiedzieć, że starszy mężczyzna omatał młodą kobietę, ponieważ byli prawie rówieśnikami. Ja wam dziękuję za oglądanie kolejnego materiału na moim kanale. Jestem bardzo ciekawa, co wy myślicie na ten cały temat. Wiadomo, że media manipulują wszystkim. Ten wywiad, no ja osobiście bardzo chętnie usłyszałabym go w takiej formie, gdzie oni rozmawiali, gdzie to było nagrywane, bo wiadomo, że tego typu formaty są pisane w taki sposób, aby były kontrowersje, aby ludzie o tym mówili i to też ma miejsce. Więc faktycznie ten wydźwięk tego mógł być taki, a nie inny. Zresztą Hanna sama o tym wspomniała, że zostało to pokazane zupełnie inaczej. To samo miało też miejsce w przypadku Saccone Jollies, gdzie pojawili się w telewizji i ich życie pokazane było w taki sposób, że ojciec ma obsesję na punkcie zbijania kasy z dzieci i bardzo mało mu zależy na szczęściu dzieci, tylko na kasie. Ja wiem, że wiele osób w to wierzy, nawet oglądając ich YouTube'a, niekoniecznie program dokumentalny, ale no niestety takie manipulacje są
są pokazane. Bardzo często ludzie nie dostają programu czy artykułu wcześniej do akceptacji. Takie rzeczy mają raczej miejsce tylko przy wielkich gwiazdach, które muszą po prostu zaakceptować dane rzeczy. Tu niestety to nie ma miejsca. Jeszcze na koniec wspomnę o tej kobiecie, o której tu powiedziano, czyli Nara Smith. Też ogromna burza w internecie na jej temat, ale tu akurat mi się wydaje, że ona dobrze wie, co robi, jeżeli chodzi o social media i nie jest to na taką skalę jak Hannah, która faktycznie prowadzi gospodarstwo i ogromną farmę. Ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie kolejnego materiału na moim kanale. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas przy tym długim materiale. Ostatnio bardzo lubię te dłuższe materiały, mam nadzieję, że Wy też. Dajcie mi znać, co myślicie. Ja dziękuję jeszcze raz, zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!